Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat dalszych części związanych z materiałami. Konkretnie po materiale, który dotyczył wstępu i zarządzania materiałami, czas zająć się materiałami powierzchniowymi, no i akurat dwa szadery dzisiaj jest czas omówić. Na początku do sceny dodam zwykłą kulkę, powiększę ją tak z dwa razy i na zakładce z narzędziami ustawię jej cieniowanie łagodne. Dodam także dwa poziomy subsurfa, po to, aby jej siatka była dosyć gęsta. Taka kulka będzie nam służyła za obiekt, na którym nasze materiały będziemy mogli oglądać. Oczywiście później dodam jeszcze inne rzeczy, jeżeli będzie to potrzebne. Na renderze kulka wygląda tak jak teraz. Proszę bardzo. Mamy światło na scenie, które jest lampą. Ta lampa to jest światło typu point, z takim zwykłym, przeciętnym cieniem, dosyć ostro rysującym. No i to wszystko, co tutaj mamy. Cała scena jest szara, niech tak zostanie. Teraz do kulki dodam materiał. I ten materiał na początku będzie się nazywał oczywiście materiał. To, o czym chciałem powiedzieć w tej części tutoriala, to materiały powierzchniowe i shader, który nazywa się diffuse. Shader to inaczej funkcja, która opisuje, w jaki sposób powierzchnia rozkłada i odbija światło. Tak można powiedzieć w skrócie. Nie jestem w tym temacie fachowcem, ale spróbuję wytłumaczyć to najlepiej, jak potrafię. Diffuse z kolei to jest światło czy też kolor rozproszony. Jeżeli ustawię jakiś kolor dla tej mojej kulki, to otrzymam równomiernie rozproszony kolor na całej powierzchni. Drugi shader, specular, to jest shader odpowiedzialny za bezpośrednie odbicie światła od obiektu i to odbicie, które jest w zasadzie tym punktem błyszczącym na kulce. Jeżeli teraz zrobię render, to otrzymam zielony kolor tam, gdzie kulka jest oświetlona, oczywiście czarny tam, gdzie jest czarna, a tam, gdzie pada światło na nią bezpośrednio odbijające się do kamery, mam taki jaśniejszy obszar. Więc za kolor całej kulki odpowiada shader, który nazywa się diffuse. Natomiast za sam ten połysk światła odpowiada shader nazywający się specular. I teraz te dwa shadery decydują w większości przypadków o takim podstawowym wyglądzie obiektu. Na przykład w tym momencie decydują o tym, że kulka jest zielona, no i że jakoś tam odbija światło. Jeżeli zmienię intensywność któregokolwiek z tych shaderów, to oczywiście zmienię sposób, w jaki one będą odbijały światło, czy też jak będą je liczyły. Intensywność w shaderze diffuse określa, jaki procent ogólnej ilości światła odbija się od powierzchni. Standardowo jest 80. 0,8. Jeżeli zmniejszę tę wartość do 0,1, to cały mój kolor będzie dużo ciemniejszy. Odbija się teraz tylko 10% światła z tej kulki, a cała reszta zostaje pochłonięta. Przy okazji, shader specular nie został zmodyfikowany, więc odbija się dalej połowa tego, co pada. Jeżeli zmniejszę tę wartość, to również tutaj będę miał przyciemniony kolor i cały mój materiał będzie się wydawał dużo ciemniejszy. Ustawienie wartości na wartości maksymalne spowoduje, że będę miał bardzo jasny obiekt, mocno odbijające światło i w sumie zalecałbym unikanie tego typu ekstremalnych wartości. W tym sensie, że w przyrodzie i w ogóle gdzieś w naturze, jak renderujemy cokolwiek, rzadko znajdujemy materiały, które w pełni odbijają światło. Poza tym ustawienie na 0,8 czy tam 0,7 jest sensowne dlatego, że mogę mieć w skrajnych przypadkach, w jakichś szczególnych sytuacjach, materiały, które są jaśniejsze na scenie. Jeżeli taką kulkę teraz skopiuję i zrobię sobie drugi materiał, robię kopię kulki, robię drugi materiał, poszczegóły odsyłam do tutoriala poświęconego materiałom, to ten mogę ustawić na 0,1, ten poprzedni ma 0,7. Specular pozostaje na wartości 1. Teraz widać, że ten materiał z prawej strony na kulce jest trochę jaśniejszy. No i tego typu gradacja jest sensowna, bo czasami rzeczywiście mogę chcieć mieć coś jaśniejszego. A więc intensywność to jest ilość odbitego światła w jednym i drugim przypadku. Jeżeli chcę mieć materiał całkowicie matowy, to ustawiam intensywność tego materiału na 0. Znaczy intensywność shadera specular na 0. Powoduje to, że kulka nie odbija w tym momencie światła bezpośrednio na nią padającego, tylko takie światło rozproszone dostaje. Dalej, to co można zrobić, to określić rodzaj funkcji, która decyduje o wyglądzie materiału. Weźmy sobie może 0,5 po staremu, ustawmy tutaj 0,8 i zmienię kolor na taki, powiedzmy sobie, trochę bardziej metaliczno-złoty. Na renderze wygląda to teraz tak. I teraz funkcje, które decydują o tym, jak pracuje shader diffuse i specular, zebrane są w liście znajdującej się po prawej stronie wyboru koloru. I teraz chciałem powiedzieć kilka słów o każdym z nich. Mamy tutaj ich dokładnie 5, dla specular jest ich również 5. Można je łączyć ze sobą w dowolnych kombinacjach.
Zacznijmy może od szadra Lamberta. To jest taki zwykły szadr, który opisuje, w jaki sposób światło się rozprasza na powierzchni i odbija, trafiając do kamery. Inny szader to jest szader Orena Nayara. To jest szader bardzo zbliżony do szadera Lamberta, z tym, że on dodatkowo potrafi jeszcze liczyć światło rozproszone na mikronierównościach powierzchni. Czyli jeżeli ta powierzchnia byłaby szorstka, czy też jakaś bardzo taka, powiedzmy sobie, nierówna w skali mikro, to ten szader jest lepszy od szadera Lamberta, ponieważ potrafi uwzględnić te nierówności. I mamy parametr, który nazywa się roughness, to jest szorstkość powierzchni. Oczywiście 0 to jest powierzchnia całkiem gładka i szader jest identyczny z szaderem Lamberta. Więc jak będę zwiększał szorstkość powierzchni, to się okaże, że światło od tej powierzchni odbija się inaczej i powoduje to, że ona jest troszeczkę ciemniejsza. Ten pogłębiony kolor sprawia takie wrażenie, jakby obiekt był lekko półprzezroczysty, chociaż to jest niezamierzona prawdopodobnie cecha, ale może się nadać do różnego rodzaju rzeczy. Dodatkowo szader specular w modelu World ISO to jest szader specjalnie projektowany do tego, aby stworzyć jakby imitację odbicia światła od obiektów, które są szorstkie. I teraz slope jest to jakby nachylenie wektora światła, który padając do kamery będzie tworzył mniejsze lub większe takie rozjaśnienie. Standardowo jest ono dosyć ostre, dosyć mocno skupione. Dla zera dostaje absolutnie malutki punkt, który w dodatku się źle liczy, bo jakieś czarne się przy nim pojawiły jeszcze śmieci. A więc już zaczyna być tu jakaś błędna funkcja. Natomiast w wszystkich sensownych wartościach mogę mieć bardzo ostre i jasne kółeczko, co również sugeruje, że ten obiekt jest błyszczący, wysoce wypolerowany i twardo odbija światło. To jest jakby odpowiednik czegoś, co w szaderze Cooka Torrensa, tutaj na dole, standardowym, było reprezentowane przez materiał nazywający się, czy też przez parametr nazywający się hardness. Hardness to nic innego jak twardość. Maksymalna twardość to 511 i tworzy taki lekko rozmyty obszar plamki świetlnej. W szaderze World ISO ta hardness to jest gdzieś tutaj, no i ta plamka jest oczywiście o wiele bardziej widoczna. Natomiast w ekstremalnie powiększonych wartościach ta plamka się zaczyna rozmywać i robi się coraz bardziej taka rozlana, coraz bardziej łagodna, jednocześnie zanikając. To powoduje, że materiał wydaje się być po prostu matowy, z takim lekkim, jedwabistym, satynowym połyskiem. Bardzo sympatyczna sprawa, można używać do robienia na przykład srebra, które jest tak na pół mat polerowane, albo jakichś tego typu materiałów. Satyna również, jedwab czasami. Wróćmy jeszcze do tego szadera Cooka Torrensa. On, jeżeli jest miękki, czyli jeżeli twardość jest mniejsza, powoduje, że ten obszar zaczyna się również rozszerzać, tak jak teraz, dostaje większy i bardzo przypomina to troszeczkę sytuację z szadera World ISO. Natomiast jeżeli będę cały czas zmniejszał twardość, to moje pojaśnienie nie będzie słabło. Tam było coraz słabsze, tutaj jest coraz silniejsze względnie. I to powoduje, że mój materiał zaczyna się wydawać taki trochę pluszowy. Troszkę taki, jak na przykład zamsz, albo no nie wiem, jakieś takie mleczne szkło, czy powierzchnia krystaliczna w jakimś materiale, czy w czymś. Krańcowa wartość hardness to 1 i światło wtedy rozlewa się równomiernie po całej powierzchni, powodując, że cały obiekt jest swoim własnym błyskiem światła. Jeżeli tak można powiedzieć oczywiście. Ok, standardowe wartości oczywiście leżą gdzieś pomiędzy i należy ich używać z lekką, powiedzmy sobie, nieśmiałością, bo jeżeli przegniemy, to oczywiście dostaniemy złe wyniki. Teraz inny szader to szader typu tun. Tun jest to szader, który nie jest szaderem fizycznym. On nie liczy światła tak, jak to światło w naturze ma wyglądać. Za to jego zadaniem jest stworzenie takich wyraźnych obszarów, które są równomiernie oświetlone. To powoduje, że dostajemy taki wygląd trochę podobny do kreskówkowego sposobu rysowania obiektów. Tak samo jest również w szaderze dyfuzyjnym. Mogę mieć na przykład taki efekt. I teraz cień to jest ta cała czarna powierzchnia. Cień, jak widać, sięga dość blisko światła. I mamy w obu tych szaderach te same parametry. Size oraz Smooth. Size decyduje o tym, jak wielki jest obszar działania tego shadera, a więc teraz size jest określony bardzo twardo i dostaje takie jakby bardzo ostre plamy światła. Natomiast one, znaczy smooth zmniejszyłem do zera, dostaje teraz ostre plamy. Natomiast jeżeli size troszeczkę pomniejsza, to te plamy będą mniejsze. No teraz jest zero, nic nie widać. Mamy teraz malutką plamkę, która odpowiada za kolor. Cała reszta jest w cieniu. Jeżeli będę ten size powiększał, to dostanę większość obszaru oświetlonego takim plackiem. Tak samo z shaderem, który określa błysk światła. Jeżeli size będę pomniejszał, to ten błysk światła będzie niewielki. Jeżeli go powiększę, to może nawet pokryć mi cały obiekt. Okay? Jeżeli ustawię 1,5, to już mam teraz
wszystko rozciągnięte na powierzchni. I teraz odpowiednio manipulując tymi dwoma shaderami, mogę spowodować bardzo ciekawe cieniowanie na obiekcie. Otóż, jeżeli użyję parametru smooth po to, aby rozmyć troszeczkę taki shader, no niech to będzie tak 0,4 i dam smooth po to, aby ten shader się rozpłynął, żeby był lekko taki łagodny, wtedy mogę spowodować, że on sięgnie granic obiektu. Mogę go jeszcze pomniejszyć. Dostanę takie ładne przyszerzenie. Tak samo mogę zrobić z drugim shaderem, powodując, że kolor się rozleje po obiekcie i będzie się jakoś tak ciekawie w miarę komponował. Doprowadza to w pewnych ustawieniach do bardzo ładnie cieniowanego obiektu. No jeżeli ktoś widział grę taką jak Borderlands, to tam właśnie tego typu shaderów użyto i wyglądają one niesamowicie ładnie, niesamowicie realistycznie. Dodatkowo, gdybyśmy chcieli taki shader wykorzystać do jakiegoś ładnego renderowania a la kreskówka, to można ten smooth nieco zmniejszyć, żeby był taki, powiedzmy sobie, ostrzejszy. Ok, może jeszcze trochę. No tak. Powiększę go jeszcze może troszkę. W ten sposób. I mogę teraz włączyć krawędź, która będzie obrysowywała obiekt. Krawędź włączam na zakładce render. I to jest element postprocessingu, a więc muszę rozwinąć sobie panel z postprocessingiem i zaznaczyć krawędź Edge. Edge dodaje dodatkowo jeszcze kreskę do rysowanego obiektu. Teraz cała moja scena ma takie kreski, no i wyglądają one całkiem ciekawie. Może zmienię teraz obiekt na małpkę, ponieważ ona będzie chyba lepiej prezentowała możliwości tego shadera. Wstawmy sobie Susan na sam środek sceny, obrócę ją 55 stopni. W X dodam subsurf na drugim poziomie i ustawię wygładzanie ścian, powiększę ją troszkę i obrócę, niech patrzy sobie w stronę światła. Tak wygląda standardowa Susan. Jak widać, dochodzą do niej jeszcze krawędzie. Te krawędzie bardzo ładnie uplastyczniają scenę. Jeżeli dodam jeszcze światło środowiskowe, ale bardzo słabe, rzędu 0,1, no wtedy mogę się cieszyć całkiem fajnie zrobionym renderem. Tak to wygląda. Teraz nałóżmy na tą Susan shader, taki sam jak w przypadku tej mojej kulki pomarańczowej. No i teraz wychodzi ta Susan taka bardzo kreskówkowa, bardzo fajnie. Ten shader nadaje się do bardzo ładnych, takich uproszczonych obrazków. Ok, ale lećmy dalej. Oprócz tego, że mam tego tun, przywróćmy może standardowe ustawienia. Standardowo hardness wynosi 50. Mamy jeszcze taki shader jak na przykład Fresnel. Fresnel jest takim dziwnym shaderem, ponieważ jeżeli zrobię render, o postprocessing też wyłączę, żeby nie było edge'a, no to wydaje się, że ten materiał jest taki trochę dziwny, czegoś mu tutaj jakby brakuje. No i teraz tak, Fresnel to jest taki shader, który powoduje, że światło padając na obiekt odbija się w kierunku kamery z różną siłą, zależnie od tego, jaki jest kąt pomiędzy powierzchnią obiektu a promieniem światła. I teraz siłę tego współczynnika określamy za pomocą suwaka z nazwą Fresnel. W pewnym momencie światło może zacząć gasnąć, może nie trafiać do kamery, odbijając się od jakiejś części obiektu i to powoduje, że obiekty dostają takiej szklanej poświaty, takiego połysku dziwnego. Tak dzieje się w przypadku tych takich średnich wartości, natomiast przy skrajnych mam efekt już bardzo mocny. W tym momencie wygląd tej małpki przypomina troszeczkę powierzchnię polerowanego metalu, mosiądzu czy czegoś takiego. Mogę także zmienić siłę działania tego Fresnela. Jeżeli dam maksymalną, no to dostaję całkowicie wycieniowany obiekt. To światło pada i odbija się jakoś tak dziwnie, że jedyne co mi pozostało z oryginalnego koloru, to jest tylko ta cieniusieńka kreska, która jest tu na kulce. Na małpce tego w ogóle nawet nie widać. Teraz jeżeli ustawię odpowiednio oba te parametry, mogę dostać bardzo fajne cieniowanie, które będzie mi pokazywało obiekt w takim mniej lub bardziej ceramicznym, lustrzanym jakby widoku. Sympatyczna sprawa, wymaga lekkich prób stuningowania odpowiedniego obu parametrów, ale przydaje się do renderowania na przykład metali, szkła, jakichś takich błyszczących, nieprzezroczystych przedmiotów. Tutaj również warto byłoby zmienić sobie wartość parametru specular i na przykład dać kolor odbicia żółty, co powoduje taki bardziej metaliczny połysk, tak jak teraz. No i oczywiście możemy zmieniać jeszcze dodatkowo różne inne ustawienia. W tym momencie dobrze byłoby zastosować shader o nazwie Blin. Blin to jest shader, który ma Index of Refraction, który można ustawić także dla tego placka światła. Jest to po prostu nic innego jak współczynnik załamania światła. Jeżeli dam niewielką wartość, to światło się przestaje odbijać, jest pochłonięte
i dostaje prawie że matowy obiekt. Jeżeli dam wysoką wartość tego AOR, w tym momencie dostaje wyraźne połyski, wyraźne odbicia. No i twardość decyduje o tym, jak duża jest ta plamka światła. Blin jest fajny, dlatego że można zrobić bardzo malutkie, ostre odbicia, tak jak teraz. Jest tylko leciutka plamka światła. Jest to jedyna kombinacja parametrów, która daje tak niewielką plamkę, no wyjąwszy oczywiście ten World ISO. Zostało mi jeszcze do omówienia cieniowanie powierzchni w systemie Mina Earth. Wróćmy w takim razie do ustawień domyślnych z połyskiem. Hardness ustawię znowuż na 50, kolor na biały, żeby nie było żadnego zakłócenia barwy. Tu tak naprawdę powinno być na 0,8 wszystko chyba, o ile pamiętam. A można się sprawdzić, zobaczymy. I teraz mam standardowy Lambert ze zwykłym kolorem, tak to wygląda. Teraz, jeżeli dodam sobie shader o nazwie Mina Earth, to jest shader podobny troszeczkę do Lamberta, więc w tym momencie dostaję ten sam wynik. Natomiast jest taki parametr jak darkness, czyli ciemność. Darkness powoduje, że mogę zwiększyć czy też osłabić siłę światła padającą prostopadle na obiekt. Jeżeli zwiększę parametr darkness, wtedy światło padające na obiekt i lecące prosto do kamery będzie ciemniejsze, co powoduje, że mój obiekt robi się trochę ciemniejszy i wydaje się taki trochę jakby półprzezroczysty. Tego typu efekty no, byłyby na przykład widoczne na kulce z żelu jakiegoś czy z jakiegoś półprzezroczystego materiału. Maksymalna wartość to 2, jeszcze sprawdzę, czy można wpisać więcej. Nie można, czasami można wpisać więcej. Teraz, jeżeli przeciągnę ten darkness w drugą stronę, to dostanę jasność, a więc jaśniejszy obiekt. Jeżeli tę jasność podkręcę tak dosyć znacznie, to dostanę obiekt, który jest tak jasny, że wydaje się prawie świecący na krawędziach. Jest to bardzo ciekawy efekt, bardzo ładny i doskonale nadaje się do symulowania materiałów, które wydają się już na pierwszy rzut oka takie pluszowe. Skórka brzoskwini, która ma delikatny meszek, takie włoski, czy też jakieś zakurzone powierzchnie. To jest właśnie shader, który pozwala symulować tego typu efekt. Szczególnie ładnie widać to tutaj na krawędzi oka, na krawędziach głowy, brwi itd. Oczywiście parametr hardness również mogę zmniejszyć, powiększając troszeczkę ten efekt, ale to jest już jakby inna, że tak powiem, historia. Weźmy sobie jeszcze World ISO, zmniejszmy troszkę slope. No, jest najwyżej bardziej błyszczący. Dobra. Został jeszcze jeden shader, on się nazywa Fong. Fong jest to samo co QuickTorrent, z tym, że liczony bardziej tradycyjną metodą, więc dostaje dokładnie takie same zniekształcenia, czy też wyrazy, obraz światła na powierzchni. Więc w zasadzie nie wiem, dlaczego go tutaj dodano. QuickTorrent być może liczy nawet trochę lepiej. Fong może być w niektórych sytuacjach troszeczkę bardziej kosztowny obliczeniowo. Więc to jest wszystko, co dotyczy tych shaderów. Oprócz tego istnieją jeszcze inne rzeczy. Więc na początek może utworzę sobie nowy materiał i ten nowy materiał dodam do małpki. Teraz po wyrenderowaniu, ona jest oczywiście szara. I teraz ten materiał dodam również do kulki, po to, aby można było śledzić zmiany wyglądu jednocześnie na różnych obiektach. I teraz tak, to co jeszcze zostało do omówienia, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która jest w Blenderze, mianowicie tak zwany Ramp Shader. Ramp Shader to nie jest taki prawdziwy shader, jedynie taka jakby funkcja, która dodaje się do wyniku działania normalnego shadera. I ramp włączam sobie tym checkboxem. Mogę go włączyć tutaj albo dla shadera typu specular. W obu przypadkach jest to dokładnie ten sam zestaw parametrów. Teraz jeżeli ktoś z tym spotyka się po raz pierwszy, nie korzystał jeszcze z tego narzędzia, no to musi się dobrze przyjrzeć i zrozumieć, co tutaj jest, aby móc z tym efektywnie pracować. Przede wszystkim, po włączeniu tego ramp, wyrenderowanie sceny nie przynosi żadnych efektownych zmian. Wyłączę zatem ten ramp i ustawię kolor taki ciemno-niebieski dla małpki i kulki. Oczywiście na renderze widać je jako wspaniale niebieskie obiekty. Teraz jak włączę ten ramp, od razu widać, że scena czy też obiekt stał się dużo jaśniejszy. Dostałem teraz takie jakby pojaśnienie, które troszeczkę przypomina, nie wiem, posypany śniegiem obiekt czy coś. I teraz tak, ten ramp shader składa się z takiego paska gradientowego. Jego może trochę powiększę, żeby go było lepiej widać, o tyle, o ile się da. I teraz ten gradientowy pasek to jest od lewa do prawa taka przestrzeń kolorów, która będzie nałożona na mój shader już w końcowej fazie renderowania. A więc cała powierzchnia i wszystkie jej właściwości definiowane przez shader zostaną policzone prawidłowo. Natomiast dodatkowo do tego dodany zostanie jeszcze taki gradient, który z lewej strony jest całkiem przezroczysty, bo widzę szachownicę, a z prawej jest biały. I teraz, aby ustawić właściwości tego gradientu, mogę korzystać z guzików takich jak ADD, Delete,
F i tak dalej. Add to dodaj, delete to skasuj. Mamy także slider taki jak POS i 0 lub 1. I teraz tak, POS określa pozycję na pasku, a więc POS 0 określa pozycję najbardziej z lewej strony. Natomiast liczba 0 w tym sliderze górnym określa numer kolejnego paska, kolejnego punktu na tym gradiencie. Jeżeli zwiększę go na 1, no to teraz to jest pierwszy pasek z tej strony, a POS dla niego wynosi 1, czyli 100%. Mogę teraz kliknąć w któryś z takich pasków, ewentualnie zmienić POS za pomocą suwaka. Teraz proszę zobaczyć, przesunąłem taki cieniusieńki włosek, którego pozycja określona jest teraz jako 0,8. To jest dalej pierwszy pasek na tym sliderze, ale on teraz sięga już do 80% szerokości. Teraz ustawiłem go w połowie. Teraz mogę kliknąć, nie korzystając z tych wszystkich narzędzi, mogę kliknąć bezpośrednio w ten slider, czy też w ten gradient, gdziekolwiek i aktywny paseczek przesunąć i ustawić go ręcznie tam, gdzie chcę, na przykład w tym miejscu. Tak samo, jeżeli kliknę w pobliżu tego lewego paska, jeżeli go trafię myszą, to go zaznaczę, tak jak teraz, i potem klikając mogę go przesunąć. Mogę go nawet złapać i przesunąć poza obecnie istniejący kolor, a to powoduje, że odwracam w tym momencie swój efekt i teraz wygląda render tak. Oczywiście manipulując tymi dwoma paskami jestem w stanie zmieniać rozłożenie czy też siłę tego koloru, który dodałem. Na przykład teraz jest taki bardzo ładny metaliczny połysk. Mogę także dodać nowe paski. Jeżeli chcę dodać nowy pasek, to klikam z klawiszem Ctrl i wstawiam wtedy nowe położenie paska. Oczywiście ten, który miał numer 0, teraz jest numerkiem 1 i tak dalej. Ten pasek mogę ustawić tam, gdzie chcę, ale on zachowuje ten kolor, który kliknąłem w miejscu, w którym go dodałem. A więc jeżeli teraz biały kolor przesunę poza, to dostanę w środku gradient przezroczysty, a po bokach gradient biały. Teraz render będzie wyglądał tak. A więc mam białe światło bardzo z prawej strony, to jest maksymalna wartość, potem ono znika, przechodzi w przezroczysty kolor, który jest niebieski, a potem pojawia się jakaś taka biała poświata w miejscu, w którym zderzam się już z cieniem, gdzie światło traci swoją moc. To jest ten białawy połysk tutaj na granicy cienia. Oprócz tego, że mam tego typu możliwości, mogę również zmieniać kolor tych pasków. Na przykład, gdybym chciał, aby cień przechodził w poświatę, ale był lekko czerwonawy, no to klikam w ten pasek, aby go zaznaczyć, a następnie wybieram dla niego kolor, na przykład czerwony. I mam teraz gradient z kolorem czerwonym, który jest nieprzezroczysty, a więc ten czerwony kolor będzie zasłaniał mój kolor niebieski, który mam gdzieś tam na swoim normalnym materiale. Jeżeli ustawię kolor, który ma wartość alfa mniejszą niż 1, jest na przykład 0,5, to wtedy mam połowę przezroczystości i wpływ tego koloru czerwonego na efekt końcowy będzie oczywiście słabszy. Tak samo mogę zrobić z kolorem światła, które gdzieś tam jest. Na przykład na początku to światło będzie niebieskie, lekko przezroczyste, a następnie dopiero białe. Dodam tutaj z kontrolem nowy pasek i to światło na samym końcu ustawię na białe, nieprzezroczyste. Mam teraz taką sytuację na renderze. Wygląda to w ten sposób. Akurat ten niebieskawy kolorek słabo widać. Gdy go przeniosę z tej strony, to zobaczymy. No i teraz ten niebieski kolor jest tutaj. Oczywiście on jest półprzezroczysty i niebieski, dlatego przebija spod niego ten ciemny granat, który ustawiłem normalnie na obiekcie. Gdyby obiekt miał kolor na przykład czerwony, tak przypuszczam, będzie ten niebieski widać trochę lepiej. No i on powoduje, że dodając się do środka tego obiektu, jest miksowany razem z czerwonym, dlatego wynikowym kolorem jest taki fiolet. To, co jeszcze mogę zmienić na takim pasku rampy, to jest na przykład interpolacja barw pomiędzy jednym paskiem a drugim. Teraz mam gradient liniowy, a więc jeżeli ustawię sobie szczyt na przykład jako kolor ciemno-niebieski, alfa na 1, to w tym momencie ten gradient na obszarze od białego do niebieskiego jest realizowany liniowo. Mogę zmienić ten gradient na przykład na gradient stały. I teraz mam niebieski pasek i całość jest biała. Wychodzi to po prostu tak, nic nadzwyczajnego. Mogę także zmienić interpolację na ease. To jest troszeczkę inny rodzaj gradientu. Mogę też zrobić sobie gradient na przykład cardinal, to jest taki bardziej sześcienny. Widać, że ten kolor jest mocniejszy. Mogę także ustawić ten gradient za pomocą tak zwanych bisplainów, czyli krzywych sklejanych. Teraz popatrzę, czy gdzieś tutaj się to nie pojawiło. Te bisplainy. Na razie ich nie widzę, ale gdzieś pamiętam, że można było je znaleźć. Muszę chyba trochę pomniejszyć, zaraz zobaczymy. Nie będę ich długo szukał, tylko tak popatrzę. Options. Przepraszam za to zamieszanie małe. One się tutaj na razie mi nie znalazły. Może znajdziemy je później, jeżeli w ogóle. Ok, niech to na razie tak zostanie. Krzywa sklejana.
troszeczkę słabsze oddziaływanie od normalnego. Na przykład kardynał jest jakby bardziej rozmyty, ale bispainów nie ma, sorry, myślałem, że gdzieś będą. Teraz tak, oprócz tego, że mam te wszystkie możliwości, mam także coś takiego jak siła, czy też czynnik. I ten czynnik określa siłę modyfikacji wynikowego koloru. Jeżeli dam coś w pobliżu 0,5, to całość działania tego mojego gradientu jest osłabiona. Jeżeli dam 0, w tym momencie nie ma w ogóle efektu. Okay? Mogę więc sobie sterować takim wypadkowym jakby poziomem alfy, czy też nieprzezroczystością tego efektu. Oprócz tego, że mam takie możliwości, istnieje również możliwość domieszania tego koloru w inny sposób. Teraz mam gradient od czerwonego przez przezroczysty i nieprzezroczysty biały aż do granatu. Te kolory się miksują z kolorem czerwonym, który jest podstawowym kolorem obiektu. Jeżeli wybiorę sobie dodanie koloru, to wtedy otrzymam sumę. A więc będę w zasadzie tylko pojaśniał ten mój czerwony kolor. Mogę także przemnożyć te kolory i odpowiednio tam, gdzie się będą mieszały, będzie w miarę czerwony, tam, gdzie nie, będzie czarny. Mogę odjąć je od siebie, powodując jakieś inne efekty i tak dalej. Oczywiście rozpoznanie wszystkich tych efektów wymaga wielu prób i zachęcam do własnych eksperymentów i wykonywania jakichś prac, ale to jeszcze nie jest wszystko. Ponieważ teraz moim wejściem do modyfikacji jest po prostu shader, czyli cały wynik działania tej funkcji diffuse. Jeżeli chcę zmienić ten jakby rodzaj działania, no to wybieram zamiast shader z listy input coś innego, na przykład energię. Energia to jest coś takiego jak jasność światła i teraz wpływam na jasność światła zupełnie inaczej niż normalnie byłoby to z tym rampem. Okay? W tym przypadku nie widać żadnej różnicy. Mogę także zrobić coś takiego jak wpłynąć na kolor normalny. Normal to jest taki układ współrzędnych, który powoduje, że wszystko dzieje się wokół osi patrzenia kamery. I to powoduje, że teraz mój obiekt jest widoczny tak, jakbym po prostu kamerą patrzył na niego bezpośrednio. Okay? To jest bardzo ciekawy efekt, ponieważ jeżeli ustawię ten sam ramp dla shadera specular, to tamten ten shader specular będzie robił ten sam efekt, ale w kierunku padania światła, więc takie kółko pojawi się dokładnie naprzeciw lampy świecącej na obiekt. Tutaj mam prostopadle do kamery. Mogę także dostać wynik końcowy, który wygląda jakoś tak. Akurat tak wyszedł, nie wiem dlaczego, być może trzeba poprzesuwać te parametry tutaj. No i to jest generalnie całość dotycząca materiałów diffuse. Jeżeli wyłączę rampę, dostaję standardowy shader. Teraz to samo można zrobić z shaderem specular, więc na przykład mogę dodać coś takiego jak białe kółko, okay, które gdzieś tam się pojawia dookoła obiektu. Widać tutaj na kuli, pojawiło się jakieś takie bardzo blade, słabe kółeczko. Spróbujmy to kółko poszerzyć. Ok, musiałem tutaj prawdopodobnie zmienić troszeczkę alfę, ale zobaczymy co wyjdzie, już jest czarne kółko. No i teraz mam efekt taki, że specular, który powstaje, ma dziurę w środku. Symuluje to takie zjawisko, jakby gdyby moja lampa, powiedzmy sobie, była świecącym pierścieniem czy dziurą. Mogę dodać kilka takich punktów, ustawić je w odpowiedni sposób i będę miał wtedy odbicie światła, które jest pierścieniowe, co jest w sumie samo w sobie dosyć ciekawym obiektem, czy też takim jakby motywem. Ok, poustawiam to jakoś w sensowny sposób, mniej lub bardziej. Dodajemy sobie jeszcze tu jedną i tutaj. Ok, zróbmy coś takiego, zobaczmy jak to będzie wyglądało. No i proszę zobaczyć, mam teraz ładne pierścienie, coś jak pierścienie Elite Ganga. Poza tym cała reszta parametrów jest bez zmian, więc mamy tutaj naprawdę mnóstwo możliwości. I to co jest fajne w tych shaderach rampowych, to jest to, że one nie kosztują praktycznie rzecz biorąc żadnego czasu obliczeń. One się dodają tak po prostu jak leci. Zresztą używane są do wielu innych rzeczy, z tym, że już w teksturach. Tam to jest coś, co pozwala zmienić kolor tekstury na obszarze pewnej ciągłości. No ale o tym jeszcze będziemy mówić. Ok, więc to jest wszystko, co dotyczy takich prostych shaderów powierzchniowych. Oczywiście w renderze Cycles jest coś zupełnie innego i temu poświęcę prawdopodobnie osobny tutorial. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia ponownie.